badaliśmy owoce różne, dziko rosnące. W czasie tych badań, a przebadaliśmy bardzo dużo różnych owoców, odkryliśmy, że mirabelka jest takim surowcem, który może być wykorzystywany w całości. Z uwagi na swoje właściwości prozdrowotne, zarówno miąższ, jak i pestka, a konkretnie jądro z tej pestki. Tak się okazało, że skład kwasów tłuszczowych jest bardzo odpowiedni, skład oleju, bo wydobywaliśmy olej z jąder pestek. Owoc też jest wykorzystywany, no i sprawa w tej chwili no, nabiera na tyle rozmachu, że mamy inwestora, który będzie zajmował się produkcją i produktów z miąższu, i olejem, i wykorzystaniem dalej po prostu tych produktów odpadowych. Olej jest bardzo wartościowy, dlatego że on w swoim składzie, i tu myślę, że to należy na to zwrócić uwagę, przypomina olej z oliwek. Porównując z różnego rodzaju olejami, stwierdziliśmy, że stabilność oleju z mirabelek jest bardzo wysoka, kilkukrotnie przewyższająca olej, ten właśnie olej z oliwek. Ten kwas 18.1, tak, obniża nam poziom cholesterolu. Dwa, może redukować otyłość brzuszną. Jeszcze oprócz tego potrafi zredukować tą agresywną postać raka piersi. Na pewno ten olej z mirabelek będzie olejem konkurencyjnym, zarówno jeżeli chodzi o smażenie i o cenowo. Cenowo będzie, według mnie, powinien być w zasadzie porównywalny mniej więcej na poziomie oleju rzepakowego. Proces rejestracji tego oleju jest procesem bardzo długim. My w tej chwili po prostu jesteśmy na etapie badań, więc ja myślę, że gdzieś tak z pewną rezerwą biorąc, to można powiedzieć, że no mniej więcej za 5 lat ten olej powinien być już dostępny.